sobota, po targu w Tczewie wróciliśmy. Pokazuję tutaj, ile po wczorajszym oblocie zostało ciemnych. Zostało 8 sztuk. Tu jest 7. Tu jest 7. Jeden pod kratą siedzi. Czyli 8. 8 tutaj ten. Bez niczego. Mamy jednego obcego Budapeszta tamtego, co tam się próbuje wyrwać na tą chwilę. I jednego, który wrócił mi z lotu z Andrzejem, co puszczałem na połowie trasy. Elbląg Malbork. Pokażę go. Na takiej skówce wrócił ten Budapeszt. Na takich moje gołębie były dawane i po takim czasie ten gołąbek wrócił. Mamy minus 3 ciemne. Jednego sąsiad złapał na pewno. Jeszcze tu patrzę w budzie. Nie ma. 3. Zaraz to pogonię. U Bolka fajny film jest. Był dzisiaj z Andrzejem, z wizytą. Ganialiśmy tutaj. Fajny film u Bolka na kanale będzie. Wygonię to, pogonię, zobaczymy. No i tak muszę czekać na kolegę, bo kolega jedzie, bo prawdopodobnie jego tamten Budapeszt jest. Oddamy mu, bo mu wczoraj lot nie siadł. Poszło mu 30 sztuk. Dzisiaj mu tam coś doszło. Nie wiemy, jakie straty. Przyjedzie, powiem dalej. Tam chodzą panowie gołąbki. Tam ktoś pisał w komentarzach, że za cicho tutaj mówię. Poprawię to. Nie ma problemu. Tak dzisiaj dają. Nie wszystkie, bo to jeszcze jest zamknięta pod rafą jeszcze. I te liczyłem w klatce, nie? Oś wchodzą. Króciutki filmik, jutro prawdopodobnie, jak będzie pogoda, będzie dobry film. Przyjedzie kolega, zobaczymy, jak będą jego. Oddamy, nie ma problemu. Gołąbki. Tylko pogoda, bo jakby była ładniejsza, to bym szłata postawił na dach i by nie pozwolił im usiąść. To rozgonił człowiek. Jeszcze jest parę takich słabszych dosiadów. Jak widać. No ale nie jest źle. Nagramy z 5 minut. Dziękuję za subskrypcję, za komentarze. Dogramy, jak kolega przyjedzie. Skleimy. Pozdrawiamy, poczekamy na kolegę, jak przyjedzie, bo już jechał do rata. Chyba, że coś się tu wydarzy, to dobra jeszcze. Jeszcze tańczą. Tam u Wolka na filmie, jak jaszczą, się pokazał, ale ładnie poszły. Prawie ścinka ze sąsiadem. Te był za wysoko. Pogoda brzydka, chłopaki w Elblągu mieli lotować. Pokażę tutaj. Siadają panowie gołąbki. Jak wchodzą do budy,
zamykamy, jedziemy do domu. Przyjedzie kolega, zobaczy to Budapeszty, czy to jego. Pozdrawiam wszystkich, dziękuję za komentarze, za subskrypcje. I do usłyszenia.